Stefan. Siemaneczko, moi drodzy, z tej strony wasz ulubiony youtuber i dzisiaj będzie odcinek z komputera gamingowego do kwoty 650 zł, który odpali minimum GTA 5 na ustawieniach średnich najwyższej rozdzielczości możliwej, czyli Full HD najczęściej. Jest nas 23 osób, przestępem, ale już też. I przez moją klasę w montażu, oczywiście tutaj też będzie lekka taka muzyka, delikatna narkotykal. Więc w skrócie lecimy, zacznijmy od obudowy i obudowa to będzie Dell Optiplex 390 wersji MT. A czemu taka obudowa? Ponieważ jest stylowa, pojemna oraz wygląda całkiem. No może ta jest trochę porysowana, ale kwestia gustu, mi się bardzo podoba na przykład. A jak obudowa, to oczywiście płyta główna i płytą główną będzie bębny i to jest ASRock H80M VG4 socket na 4. generację Intel. A czemu aż taka wysoka generacja? Zobaczycie za chwilę. Jest to bardzo fajna płyta na takie typowo mało wymagające procesory, jak na przykład, ja zaraz wam pokażę, i procesor, który będzie brał w tym udział, to jest Intel Core i3-4170. Jest to procesor dwurdzeniowy i czterowątkowy. Jest to procesor też całkiem nowy i w porównaniu do takiego Q6600 albo Xeona X5450 jest mocny, mocniejszy na pewno i jest tańszy. No może nie tańszy od Xeona, jest o 10 tam złotych może symboliczne. Droższy, ale dostajemy też cooler i by chyba pastę. Następną rzecz, bo jak płyta główna i procesor, to też RAM. A RAM to jest pamięć HyperX DDR3 8 giga, 1600 MHz i opóźnienia CL9. Te pamięci są bardzo wydajne, mają bardzo małe opóźnienie i mają też dużą częstotliwość i będą trochę bottleneckiem dla takiego procka, ale zawsze na propsie. Też ich wygląd i radiatory sprowadzają się do tego, że będzie to też wszystko takie cichsze i wygodniejsze. A jak cała komplet płyty głównej obudowy, to zasilacz. A zasilaczem będzie Akiga 550 W. Jest to zasilacz, który nie spali ci mieszkania. Nic ci nie spali. No. Jak masz blok, to też nie spali ci bloku. Jak jesteś singlem, to nie spali ci twojego singielskiego mieszkanka. Jest to zasilacz bez certyfikatu, ale zawsze jest o co się bić. Nie ma PCI Express razy 6, ale to jest taka mała wada. A jak prawie cały komplet, to będzie też dysk twardy Western Digital 500 giga na łącze SATA. Jest to bardzo wydajny dysk i za taką cenę jest też tanim i jednym z najlepszych wyborów. No, nie obraźcie się, dobreprogramy.pl, ale wy robicie komputery z myślą o takich chyba... No, chyba na zdjęcie informatyki. Też jeśli... To będzie trochę też przymulało, więc zalecam dopłacić 90 bulionów prawie na taką dysk od Pantery. Jest to 128 giga i on wystarczy na takie podstawowe rzeczy.
Typu system, jakaś mała giereczka. I teraz jedno z najtrudniejszych rzeczy. Karta graficzna. Przy karcie graficznej to ja musiałem się tak starać, że głowa mała. Jak coś będzie teraz pewnie lepsza jakość dźwięku, ponieważ korzystam z mojego mini odtwarzacza. Teraz małe mankinko. I będzie to też, jako jedna propozycja, będzie to MSI GTX 660 OC Twin Browser. Jest to bardzo wydajna karta graficzna, która odpali mini, nawet najnowsze gry. Być może nawet The Last of Us na minimalnych i na najsłabszej rozdzielczości, ale wiecie, będzie to takie słabe. Jeśli ktoś nie lubi Nvidia serii GTX, a i zapomniałem przypomnieć, że to są chłodzenia typu Twin Browser. Jest to bardzo też wydajne chłodzenie. Jeśli ktoś woli wyjechać Matizem w miasto niż mieć GTX-a, to polecam też Radeona HD 770 1 Giga Core Edition. Są to karty podobne wydajnościowo, tylko że MSI ma więcej. Oj, zapomniałem przypomnieć, że to jest wersja OC. Nie jest to wersja TI, ponieważ TI są czasami nawet o 100 PLN-ów droższe i to jest, przekracza nasz budżet. A to jest też wydajna karta, tylko że ma o 1 giga mniej, co jest troszkę małym minusem, ale zawsze jest dobrze. Ma prawie takie same taktowanie rdzenia. A i teraz sobie wszystko podliczmy. Obudowa 40. Płyta 100. Intel 60. Pamięci 125. Licząc, że to jest taka cena do negocjacji, to do 110 by się wynegocjowało. A zasilacz 111. Jak coś zapomniałem powiedzieć, że nie wyliczamy wysyłki. A dysk 46 zł. A karta graficzna 180. I zobaczymy, ile nam wyjdzie. 647 zł. Czyli zostaje nam 3 zł na dwa małe Big Milki. Jest to bardzo dobry budżet jak na taki sprzęt, ponieważ on odpali takie gry jak GTA 5. Na ustawieniach bardzo dobrych. Ojej, wszedł mi tutaj dysk z moimi rzeczami do drukarki 3D. Ojej, nie kupujcie nigdy pieniędzy. Bo glitche zawsze będą lepsze od kupowania pieniędzy. Zapamiętajcie moje słowa. Lepiej glitchować sami niż płacić jakiemuś gościowi za hajs. Więc myślę, że odcinek Wam się spodobał. Oczywiście też jest jedna opcja. Jeśli macie trochę więcej hajsu, to jest to też GTX 670. Tylko trzeba też to trochę taniej. To jest pewnie taka uszkodzona. Nie jest uszkodzona. Ale szczerze, takiej oferty to będę się bał kupować. Trochę za tanio. Są pewnie też TI i to są też bardzo dobre karty. Ale to tyle tego odcinka. Karta graficzna i tak przekracza nas budżet, więc na koniec jeszcze przypomnę o konkursie na wydrukowanie rzeczy z drukarki 3D. Na przykład patrzę też na Airsoft. No, pomyślmy. Zbroja dla kota. Kot. No. Więc myślę, że odcinek Wam się spodobał. Trzymajcie się, cześć i czołem. YOLO!